Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Zapowiadany zaledwie przed kilkoma dniami przetarg na kupno wałbrzyskiej palmiarni odbył się. I tak jak przewidywano, do przetargu przystąpiła gmina Wałbrzych. Władze miasta wielokrotnie wspominały o chęci zakupu jednej z najpiękniejszych oaz roślinności w Polsce. Do tej pory nie było to możliwe z powodu zbyt wysokiej kwoty, na jaką była wyceniana palmiarnia. Teraz stało się to faktem. Gmina wygrała przetarg, a podpisanie aktu notarialnego nastąpi w przeciągu miesiąca. Odbył się przetarg na sprzedaż palmiarni, który należał do Agencji Nieruchomości Rolnej. Gmina Wałbrzych wygrała ten przetarg. Cena ostatecznie wyniosła blisko 2,5 miliona złotych, czyli 90% jej ceny wywoławczej. Mamy zabezpieczoną pierwszą ratę na zakup tej nieruchomości, to jest 900 tysięcy złotych. Gmina jednak chce jeszcze obniżyć koszty zakupu i będzie wnioskowała do Agencji Nieruchomości Rolnych o obniżenie ceny sprzedaży do 50% z kwoty przetargowej z uwagi na jej zabytkowy charakter. Z uwagi na zabytkowy charakter tego obiektu będzie starała się o obniżenie ceny o połowę. Również o rozłożenie płatności na raty. W tegorocznym budżecie jest zabezpieczone środki na zakup tej nieruchomości. Z uwagi na to, że udało się uzyskać zwolnienie z opłaty z Agencji Nieruchomości Rolnej. Obiekt już po jego przejęciu przez miasto miałby być oddany pod opiekę przedsiębiorstwa Zamku Książ, który również podlega pod gminę. Prezydent podkreśla, że to bardzo ważny moment. Ratujemy palmiarnię, bo to był ostatni moment, kiedy można było zabezpieczyć palmiarnię przed niszczeniem. Dlatego, że przejmujemy ten obiekt w trudnym stanie i będzie wymagał on ogromnego wysiłku, by doprowadzić go do dawnego blasku, ale przede wszystkim środki na jego modernizację będziemy poszukiwać na zewnątrz. Prezes Zamku Książ już teraz zapowiedział, że przyszłoroczne święto kwiatów, które tradycyjnie odbywa się na zamkowym terenie, również odbywać się będzie na terenie palmiarni. Skończył się sezon urlopowy, rodzice wrócili do pracy, a dzieci do szkół i przedszkoli. Pełne ręce roboty mają również opiekunki maluchów, które od niedawna mają większe możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Wszystko za sprawą ustawy, dzięki której to państwo zapłaci składki za ubezpieczenie społeczne niani. W regionie wałbrzyskim z tego rozwiązania skorzystało na razie blisko 140 osób. Nianie pracowały i pracują w dalszym ciągu, tylko że do tej pory pracowały nielegalnie w szarej strefie. W tej chwili mogą to robić legalnie w oparciu o umowę o pracę, razem z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a to odprowadzenie składek uprawnia je do pobierania świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taką nianią może być każdy, bez względu na wiek, mogą to być osoby młode, mogą to być osoby starsze, nie ma żadnego znaczenia. Rodzice, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę, powinni zawrzeć tak zwaną umowę uaktywniającą, określającą czas, miejsce, obowiązki i wysokość wynagrodzenia niani. Zatrudniający pobrać musi również niezbędne dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określające go jako płatnika składek, a opiekunkę jako ubezpieczoną. Od niedawna, od czerwca tego roku jest to jeszcze łatwiejsze, dlatego że wszystkie formalności rodzice chcący zatrudnić legalnie nianie mogą załatwić przez internet. Umożliwia to platforma usług elektronicznych ZUS oraz jej najważniejsza część, czyli nowy portal informacyjny. Co najważniejsze jednak, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pokryje sam ZUS z budżetu państwa. Jedyny warunek to nieprzekroczenie płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1386 zł brutto. Jeżeli wynagrodzenie to będzie większe, to zatrudniający pokryje składki od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Rodzice, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianią, mogą zwrócić się do pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Więcej informacji można znaleźć również na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tor przeszkód, rozwijanie węży strażackich na czas czy strącanie celów za pomocą ciśnienia wody. To tylko niektóre dyscypliny powiatowych zawodów w sporcie pożarniczym. Impreza zostanie rozegrana już 22 września w Mieroszowie. Wezmą w niej udział drużyny ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu wałbrzyskiego. Zawody sportowe rozpoczną się około godziny 9.30. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w gminie Mieroszów do rywalizacji przystąpią strażacy z jednostek ochotniczych, których w regionie istnieje aż 17. Drużyny zmierzą się w takich dyscyplinach jak bieg po torze przeszkód, strącanie celów za pomocą ciśnienia wody czy rozwijanie węży strażackich na czas. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich zebranych, by obserwować pracę funkcjonariuszy na żywo. Dla strażaków z kolei do sprawdzenia swoich umiejętności i stanięcia w szranki w czystej rywalizacji.
W dyscyplinach sportowych będzie liczył się przede wszystkim czas, w jakim drużyny ukończą zadania. Ważna będzie również dokładność w wykonywaniu poleceń, gdyż za błędy w sztuce strażackiej dodane zostaną punkty karne. Powiatowe zawody w sporcie strażackim już w sobotę 22 września około godziny 9:30 w gminie Mieroszów. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.